Dzień dobry Jacku. Witaj Andrzej. Słuchaj, wszystkiego dobrego w nowym roku ci życzę, wiesz? Dziękuję, wzajemnie. Wszystko Kliknego wskazuje roku. Kolejnego. Tak, słuchaj, wszystko wskazuje, że to będzie najlepszy rok w życiu. Ja lubię, tak, ja lubię tak sobie zaklinać trochę rzeczywistość z jednej strony, wiesz, ale rzeczywiście od pewnego czasu każdy następny rok po pandemii jest, jest coraz, lepszym, coraz lepszym dla mnie. Oczywiście nie znaczy to, że, że nie mam trudnych chwili, trudnych momentów, bo tych jest mnóstwo. Natomiast no jakoś tak się wszystko układa, że na koniec roku jak sobie siedzę i robię podsumowanie, to to, to jest dobry rok. To każdy kolejny jest lepszy niż poprzedni. Tak. I w ten sposób idziemy ciągle pod górę. Mamy coraz lepsze widoki. Teraz coraz wyżej, więcej frajdy tak. z tego, że jesteśmy coraz wyżej, tak? No, czyli o, wszystkim słuchającym też życzymy, aby ten rok był lepszy, przyjemniejszy, bardziej przyjazny. Ale ciekawa rzecz, wiesz, widzę, jak y Życzę, życzę osobom, żeby to był Twój najlepszy rok w życiu. To sobie ja często spotykam się z takim lękiem. Oj, dobra, dobra, wiesz. <noise> bo to znaczy, niech, że jeśli. Niech, niech nie ten... będzie gorszy niż poprzedni. Tak, niech nie będzie gorszy niż poprzedni. Albo jeśli ten będzie wiesz najlepszy, to potem już będzie tylko. Tak, ale generalnie, żeby tylko nie było gorzej. Tak, Ludzie mówią. Tak, tak, tak. I gratuluję. O, nie, za, nie, nie, nie dziękuję, żeby nie zapeszyć. Bo... Ciekawe to jest, co? Ciekawa jest ta nasza lękliwość. Ja od lat już mówię, że. No, ja też jestem przedstawicielem tej lękliwej klasy, bo tak zostałem wychowany. Mhm. Jakoś tym zacząłem zarządzać od pewnego momentu. Mówię przecież, że boję się i robię, a kiedyś się bałem, nie robiłem. Tak. Ale to ciągle nie jest ten stan, wiesz, taki pożądany, że nie boję się prawda? i robię. Nie boję się, ponieważ wiem, że nie ma się czego bać. Właśnie, czego się ludzie boją? Strachu chyba najbardziej. Swojego. Wiesz? Chyba boją strachu. się, że się będą bać. Boją się, że się będą bać, boją się, że sobie nie poradzą. Lubię zadawać takie pytanie: Co znaczy, że pan sobie nie poradzi? No właśnie, bo ludzie przychodzą do nas y, jako y, sprawne istoty, ze swoim doświadczeniem, życiorysem. Mają też pieniądze, pieniądze, podjeżdżają samochodami dobrymi, na wykłady, na konferencje, a mimo wszystko boją się, że no, do tej pory to była rozgrzewka, ale tak poważnie to będzie w tym roku, prawda? <laughs> Za chwilę, tak. Za chwilę. Co to znaczy sobie nie poradzę? To dobre pytanie. Myślę, że yy, myślę, że to jest taki lęk i obawa, że stracę to, co mam, wiesz? Ale... a co mamy? To jest kolejny pytanie. Co tak naprawdę co, co mamy? mamy wiesz, czego no? strata mm, no, byłaby tak dla nas wielka, żebyśmy się nie podnieśli? O, pomijam oczywiście ludzi, rodzinę, dzieci, partnerów, przyjaciół, tak? Jakby pomijam sytuacje takie skrajne. Bo wiadomo, że wtedy jakaś cząstka nas umiera razem z tak. bliskimi, i to w ogóle jest inny obszar. My mówimy raczej o takiej codzienności, tak? czyli co możemy w codziennym, niedramatycznym, ale takim zwykłym życiu stracić, czego możemy się obawiać. Myślę, że ludzie obawiają się o straty jakiejś takiej rutyny, tego, tego, co im sprawia konkretny komfort, przyjemność. I y, do czego się przyzwyczaili. Ale wiesz, oni często narzekają, także nie mają komfortu y, i przyjemności. Z tym... Ale łatwiej jest narzekać niż wziąć ciężar rozdrowienia, wiesz? No właśnie, czy narzekanie jest pewną manierą, pewnym rytuałem, czy rzeczywiście wynika z układu osobowościowego, nerwowego temperamentu, mhm. czy jest nawykiem, którego nie kontrolujemy. Po prostu takim ktoś powiedział, że można dziecku założyć za ciasne buty, żeby narzekało. Także jeżeli, jeżeli rodzice są bogaci, to żeby nie był taki zadowolony, bo wtedy będzie odstawał od reszty, prawda? Tak. No myślę, że to jest duża, duża część to jest kwestia tego wychowania, wiesz, część osób wychowywała się w biedzie i potem doszło do konkretnych pieniędzy i nadal no, są biedni. I nadal są biedni. Tak, mm -hmm. to znaczy są zamożni, ale, mm -hmm. ale mentalnie nadal, nadal są biedni. I narzekają. To właśnie. jest wyjście z biedy tej mentalnej mm, może zająć więcej niż jedno pokolenie, tak mm -hmm. naprawdę. A nawet może więcej niż dwa pokolenia, tak? bo to się przenosi. Gdybyśmy tak rozebrali te nasze lęki na części, tak jak się obiera cebulę, wiesz, mm -hmm. jedna warstwa, druga warstwa i się płacze i trzecia warstwa i się płacze, to na końcu w cebuli nic nie ma. Tak tak. To, y, ona się kończy i można <grym> powiedzieć, że nie było się czego bać. Mm -hmm. Ale człowiek się napłakał w Ale procesie, się napłakał. wiesz, obierania. Tak i y, y, to jest ciekawe, że gdzieś jest... Y, Myślę, jakaś przesada w takim patrzeniu na, na nasze życie, jak na taki zbiór trudnych momentów. Tak. Tak? Lubimy mówić, nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. Tak. Ale łatwo, jak nie jest, to jeszcze nie znaczy, że jest dramatycznie i, i że jest ciężko. Tak? Może Słuchaj, być ciekawie. Murakami chyba napisał taki, takie zdanie, że ból to element życia, natomiast cierpienie to nasz wybór. Tak, ból jest, ból jest najczęściej w Ciele, a cierpienie jest w głowie. W głowie. Tak? w głowie. No ale pytanie, czy ty ciągniesz to cierpienie, wiesz, no bo szniesz ja sobie rękę, ona cię trochę poboli, potem masz delikatny dyskomfort no i potem rana się goi. A zwróć uwagę, że są osoby, które potrafią same rozgrzebywać sobie te mentalne rany i iść, iść przez życie przez 50, 20, a czasem nawet dłużej lat. Z tymi ranami, i za każdym razem, wiesz, jak ona zaczyna się goić, zaczyna delikatnie swędzić, to one zaczyna drapać, rozgrzebywać po to, żeby, żeby cierpieć. Myślę, że w tym cierpieniu w ogóle upatrują wiesz, co, jakąś no wartość. Wiesz, ja mam na to oczywiście przepiękną historię. Lata 90, 70, przepraszam, czyli 50 lat temu, 71 rok, był pamiętnik w szkole. Znaczy, każdy miał pamiętnik, taki Instagram, tylko że na tak, papierze. Tak. Były pisy zamiast <laughs> postów, rysunki ładne i ciocia mi pisuje, bliska siostra mojego taty, pisuje mi, nie płasz, cierpisz, nie załamuj dłoni, idź naprzód życiem wytrwale, Polakiem jesteś się, Polak na ziemi ma kochać i cierpieć stale. O <laughs> losie, <śmiech> to jest program. No to jest jakaś masakra, rozumiesz? Tak. kochać i cierpieć stale. Czyli raz, że łączymy miłość z cierpieniem, mm -hmm. to romantyzm w czystej formie. Mm -hmm. A dwa, że w ogóle wynosimy to cierpienie na piedestał i, i źle się pewnie potem czujemy. Wiesz, to jest jakaś kotwica. Mam Absolutnie 9 tak. lat, nie wiem o co chodzi. <grym> Ale do tej pory Ale pamiętasz, wiem, że im gorzej, tym lepiej. Tak. I do tej pory pamiętasz, że ten wierszyk, zwrócił uwagę. Wiesz, co, ja go mówię, często na wykładach, odkryłem go jakieś 10 lat temu w pamiętniku, uh -huh. który gdzieś tam był schowany. Ale on jest genialny, bo, bo on właśnie pokazuje taką istotę, powiedziałbym, kwintesencję polskości. Tak? Hmm. Czyli Gloria Victis Wiktzwa zwyciężonym. Um, no, takie podejście, jak powiedziałem, im gorzej, tym lepiej. Czyli, je jeżeli nam nie wychodzi, to czujemy kontrolę nad tym wszystkim, prawda? No właśnie. Ja się A z... jeżeli zaczyna się dobrze dziać, to się zaczynamy bać, że to jest poza kontrolą. Ja się zastanawiam, czy z pewnych <coughs> czy z pewnych haseł, przekonań nie warto było w pewnym momencie zrezygnować. Wiesz, Bo, bo to, co kiedyś wiązało i kiedyś było skuteczne, bo nie było innego wyjścia, Bo nie wiem, Polska była pod okupacją na przykład no nie? i, i, i ciężko, było, ym, y, ciężko było myśleć optymistycznie, pozytywnie. Y, 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 no ale pewne rzeczy się, y, się pokończyły, inne się zaczynają. Być może nasze geny są już tak ukształtowane, hmm. że one Czekamy. ewoluowały przez te 200 300 lat i, i my mamy gen takiego cierpienia. W sobie. No ale... Słuchaj, jeśli, jeśli wiesz badaniom, to cały czas możemy, możemy zmieniać nawet genotyp, także... Wszystko możemy zmieniać, przekonania zmieniają genotyp, tak. ale musimy wiedzieć po pierwsze, że to mamy, po drugie, że chcemy to zmienić i trzecie jeszcze wiedzieć, jak to zmienić. Czwarte, odnaleźć się wiesz, w tym świecie bez tego, tak? Bo jeżeli... Jeżeli ten but cię uwierał przez dwa lata i stał się już twoim butem, takim zespolonym z tobą i, i z tym cierpieniem i nagle masz nowe, które są wygodniejsze, to one no, są trochę nie twoje. Musisz się do nich przyzwyczaić. Chociaż są wygodne, ale <laughs> wiem, bo ja nie lubię butów zmieniać. Wierzmy, <laughs> bo ten nowy zawsze jest nowy. nowy. I tak jest z przekonaniami. I oczywiście, żeby zmienić przekonania... Trzeba chwili. To, to, nie jest, to może być proces, tak? Ale to może być właśnie to, co my robimy. To, co ty robisz podczas coachingu, to, co ja robię na wykładach, że mówisz jakieś zdanie, jedno, i ludzie nagle odkrywają, I że siada, to no. ma sens, mhm. tak. I siadło, i tak. wszystko się zmieniło. Czyli dosyć prosta jest metoda na zmianę swojego życia. Trzeba czytać, słuchać, oglądać i chcieć. I chcieć. <laughs> i chcieć. No wiesz, po owocach ich poznacie, myślę, że jeżeli widzisz owoce cierpienia, widzisz ten ból, widzisz te rany. Y no i tam się jakoś i tam się jakoś udomowiłeś i stwierdziłeś, że tak już będzie. No i jesteś ofiarą taką klasyczną, której się nic nie udaje, która mm, cierpi dlatego, że inni nie chcą spełnić jej oczekiwań i inni powinni wziąć i za to odpowiedzialność, prawda? Odpowiedzieć tak. za to, beknąć. Tak. Mm, naprawić, <laughs> dlatego szuka się winny, naprawić, przeprosić. Tak, myślę, że żyjemy w świecie, w którym zawsze jest winny. Zamiast Czyli przyczyny jeżeli, szuka się winy. Jeżeli yy, spadnę z huśtawki, to być może ta... Inna Niedobra huśtawka. Inny człowiek, który ją zaprojektował, albo ktoś, kto jej nie konserwował. Natomiast ten, który wsiadł, nie sprawdził, czy są przykręcone śrubki, nie jest. Jest wolno. Jest tego. ofiarą. Tak. Um, to ma swoje konsekwencje tak naprawdę, bo dostajesz litość, współczucie. No, Inni się w interesują to. Zwróć nie. uwagę, litość w Polsce dostajesz za darmo. Natomiast na trzeba sobie zasłużyć, zapracować. Tak, ciężko. A wiele osób nie chce pracować. Nie, nie. To, to odkryłem u Indian właśnie, że my jesteśmy taką kulturą wspierającą. Yy, Potem się przyglądałem temu sam, jak to jest dokoła mnie i odkryłem, że rzeczywiście my się mało wspieramy. Na poziomie rodziny, rodzice, dzieci, partnerzy, na poziomie przyjaciół też. Mhm. Wiesz, jeżeli przyjdziesz i mówisz, mam taki problem, ktoś mówi, o tam ja mam większy, albo mówi nie przejmuj się, ja mam jeszcze gorzej. Tak? Mhm. Jakby nie, nie o to przeszkodzi w tym takim wspieraniu się. Kiedyś pytałem studentów, czy Rodzice was wspierają, na stu studentów trzy osoby podniosły rękę, w związku z tym trzy miały takie poczucie, że rodzice są tak, wspierający. Tak. I, I wbrew pozorom nie jest łatwo być wspierającym rodzicem, bo jeżeli mamy jakąś taką ambicję, żeby nasze dzieci nie skończyły medycynę, nie studiują na medycynie, to się cieszymy, ale jeżeli to dziecko przyjdzie i powie, nie pasuje mi ta medycyna, rzucam ją, to rodzica, który powie, to fascynujące, nieodważne, niezwykłe, wyjście ze sfery komfortu, jestem dumny z siebie, synu czy córko, czy potrafić podjąć taką trudną decyzję, tak? Zmienić ym, życie, de facto, bo będziesz pewnie co innego robiła. No, większość ludzi powie, no ale jak? No to już nie, nie rób tego, nie rzucaj, będziesz żałowała później i tak dalej. Być może tak, być może ktoś kiedyś powie, ym, gdybyś mnie wtedy wziął i namówił, nie wiem, zmusił, to dzisiaj bym grał na fortepianie, tak. tak? Ale młody człowiek już nie chciał, mając 16 lat. No i teraz jest pytanie, gdzie jest ta granica ingerencji w czyjś świat? Czy, czy pozwolić, od którego momentu pozwolić dzieciom albo dorosłym być ofiarą, doświadczać tych klęsk i, i być obok, ale niepytanym, nieproszonym o pomoc się nie wtrącać? Ja wychodzę z założeniem, wcześniej tym lepiej, wiesz? Chociaż wcale to nie jest to wcale nie jest łatwe. Mam, mam dwóch synów, jak wiesz, nastolatków, 17 i 13 lat i, no i moje podejście... Zwykle było takie, że dawałem przestrzeń do, um, do decydowania. Mhm. E, no i często kłopot na tym, że kiedy decyzje były skuteczne no to była radość z podjęcia decyzji. Natomiast, natomiast kiedy, kiedy doświadczenie było odmienne, no to pojawiały się właśnie pretensje, wejście w modę ofiary. Dlaczego, hmm, tak. dlaczego ty mi pozwoliłeś? Dlaczego mnie nie ustrzegłeś? Dlaczego ze mną, ze mną nie rozmawiałeś? Coś, gdzieś mi jeszcze trochę jest tak, że tutaj prawo reguluje pewne nasze zobowiązania no i odpowiedzialność, tak. tak? Ale powiedzmy, że kończy 18 lat. Wiesz, wczoraj miał prawie 18 i jeszcze wielu rzeczy nie może. Jutro już ma 18 i, już może, i, i tak. już może, chociaż on się nie zmienił, obudził się taki sam, ale prawo już tutaj reguluje to. Wiesz co, y, dla mnie to y, też była pewna ewolucja w takim myśleniu. Ja y, kiedyś bardziej korzystałem z takiego, powiedziałbym, prawa starszyzny. Pamiętam mhm. jak, jak mój najstarszy syn miał studniówkę i powiedział, że on po studniówce idzie jeszcze na jakąś imprezę. Ja mu powiedziałem: Nie wrócisz do domu. On: Dlaczego? Ja mówię: Bo studniówka jest jedna w życiu, trzeba ją zapamiętać. Mój tato, dlaczego ty mi nie dajesz prawa wyboru? I ja mówię: Bo ja jestem Twoim ojcem i ja chcę, żebyś wrócił do domu. tak? I miałem takie ugruntowane poczucie, że to bycie ojcem daje mi prawo do mhm. oczekiwania, że ktoś się podporządkuje, czyli mój syn. I on rzeczywiście to zrobił i powiedział: Ojcze, skoro tak mówisz, tak zrobię. No. Miałem takie poczucie wtedy, że moja pozycja jest właściwa. tak? Dzisiaj trochę ta młodzież też inaczej się rozwija. Dzisiaj 18-latek jest inny niż, niż 18 temu, tak? lat temu czy 20 lat temu. Jego y, podejście do życia i jego autonomia, o którą walczy, mhm. jest też trochę inna. Nasza była też jeszcze inna przecież. Tak. Kiedyś 18-latek to, to niewiele znaczyło mi 18 lat, tak naprawdę. Mhm. Dzisiaj znaczy więcej i y, 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 tak sobie kiedyś myślałem, że jak będę miał wnuki, to muszę sobie poradzić z taką oceną moich dzieci w kontekście, jak one kreują rzeczywistość, chowają, wychowują swoje dzieci. I powiedziałem sobie, niepytany nie, nie mądrzy się, tak? mhm. Jeżeli ktoś nie zada jakiegoś pytania, nie odpowiadaj na nie, skoro ono nie padło. I to było dla mnie trudne na początku, bo sobie myślałem, ja bym to inaczej zrobił, to bym zrobił inaczej, to bym zrobił inaczej. W związku z tym to jest myślę. Moment, w którym my się też musimy zmienić tak. Tak? Dojrzeć razem z tymi dziećmi I powiedzieć sobie Okej okay, y, Ja już nie odpowiadam y, Ja go wsadziłem na łódkę Nauczyłem pływać, wiosłować Wypchnąłem go na morze Asystowałem mu jeszcze tam pierwsze 300 metrów od brzegu Natomiast dalej to już Musi się zdarzyć to, co się musi zdarzyć mhm. tak? y, I powiem Ci, że To jest chyba Najtrudniejsze w takim świecie W którym sam się wychowałem gdzie do dzisiaj moi rodzice dają mi tak odczuć, że wiedzą lepiej. Tak. tak Bo są starsi. Ale tak. ja mam 62 lata, w związku z tym, no ale oni mają 30 lat więcej, także widzą z innej perspektywy, ja to mhm. rozumiem. Ale w takim podejściu do pewnych życiowych narzędzi, no nie czuję się ułomny i nie, nie czuję się dzieckiem. No pewnie. I, i, i to jest trudne: dać, dać tą przestrzeń do, do potykania się, leżenia. To jest wymagający proces, wiesz. Mnie jest bardzo bliskie podejście Janusza Korczaka, który mówił, że rodzic jest odpowiedzialny wobec dziecka i nie powinien wychowywać dziecka, tylko powinien pomóc dziecku wychowywać siebie. Tak, to jest w ogóle brzydliwe słowo, wychowywać. To trochę jak hodować tak. kurczaki. Prawda? No ale wtedy prawdopodobnie było dość często używane. Dzisiaj nadal się mówi. No tak, ale godzina wydaje, mi się, wychowawcza. Że, a wydaje mi się, że mam wiele synonimów, które dzisiaj używamy w takim potocznym mowie. Wydaje mi się, że ten proces jest dlatego wymagający, bo ty z jednej strony dajesz przestrzeń dla dziecka, żeby wziął odpowiedzialność, ale z drugiej strony to dziecko musi chcieć wziąć. Tą, tą odpowiedzialność. No tak, ale ono nigdy tego nie robiło, w związku z tym nie wie, jak to się robi, brać odpowiedzialność, w związku z tym ktoś musi go tego nauczyć, prawda? Dlatego uważam, że jak najwcześniej, wiesz. Czyli ilość narzędzi, które powinniśmy dostać wchodząc w dorosłe życie mhm. jest ogromna tak naprawdę. Tak. To, jest, to jest świat trochę jak, jak ulice, drogi, światła, sygnalizacje, w którym trzeba się umieć poruszać, wiedzieć kiedy się zatrzymać, wiedzieć kiedy ruszyć i no i tak jakby popatrzeć na nasze doświadczenia, to nikt nas tego nie uczył, prawda? No właśnie. Nie. Ja czasem prowadząc warsztaty słyszę, panie, że dlaczego tej wiedzy nie ma, nie ma w szkole podstawowej? Bo byśmy nie mieli co robić potem. Bo, no bo nie ma. No bo nie ma, bo nikt, no właśnie, nie chyba nie troszczy się o to, żeby, żeby nas tak naprawdę rozwijać. I bo to jest bardzo trudne, bo powiedzmy 200 lat temu, 300 były pewne normy zachowania, mhm. no, pewne standardy, rytuały, czy. czy obrzędy czy, jakbyśmy tego nie nazwali, takie nawyki społeczne, które były jasno określone, bo wiadomo jak się siada przy stole, jak się trzyma widelec, a w tych klasach niższych było wiadomo... Jak trzymać łóżka. Jak pięć osób śpi na jednym łóżku, żeby się zmieściły, tak. I to nie był taki bardzo skomplikowany świat. Natomiast dzisiaj on jest dużo bardziej złożony i ilość interakcji, zwłaszcza ile jest interakcji. Każda osoba, z którą się spotykamy, dotykamy w metrze, w tramwaju, ona w jakiś sposób energetycznie nas przenika. Tak. Tak? I my mamy tyle tych interakcji, że one muszą mieć wpływ na nasz stan emocjonalny, duchowy. Stąd pewnie tyle teraz takich problemów, ponieważ no, ten świat przyspieszył. I wydaje mi się, że. My... Tak. Nie nadążamy. Wydaje mi się, że wiele odpowiedzi, które jeszcze wczoraj wiesz, były aktualne, dzisiaj już nie są, a, a nowych nie ma. No i teraz, jakie No stworzyć? bo nie wiadomo skąd je wziąć. Tak. Tak? No bo tak. ja już nie jestem w takiej sytuacji, że w wielu tematach wiem więcej od, od moich dzieci. To mhm. one wiedzą więcej. To mhm. jest unikalna sytuacja, kiedy dzieci mogą uczyć bardzo wielu rzeczy rodziców, mało tego, rzeczy, które się przekładają na pieniądze. Tak. tak? Influencerzy młodzi. Zarabiający więcej niż ich rodzice przez całe życie, mhm. w pół roku, no stają w roli mistrza. Tak naprawdę to jest szaleństwo. Jak patrzę na młode piosenkarki, które już robią światową prawie karierę. To jest piękne? Mając po 16 czy tam 15 mhm. lat. To jest pytanie, czy to, czy to jest piękne. Powiem Ci dlaczego uważam, się, że to jest piękne. Odnajdą w tym. Bo ja patrzę z innej perspektywy. E, jeszcze wiele lat temu, kiedy, nie wiem, kiedy ja byłem nastolatkiem, myślenie o karierze międzynarodowej było... Był jakimś totalnym kosmosem. Myślenie mhm. o karierze krajowej też było kosmosem, z tego względu, że to było bardzo ograniczone do, do niezwykle wąskiego grona osób. A dzisiaj, zwróć uwagę, jednak te, te, te możliwości się bardzo, bardzo poszerzyły. To mam na myśli, mówiąc, że to jest piękne. Piękne jest tak, rzeczywiście to, że mhm. można. Mniej piękne jest to, że nie wiadomo dokąd to prowadzi, tak? bo nie mamy tych wzorców jeszcze sprawdzonych. Widzimy 16-letnią osobę, która musi się już odnaleźć w świecie zdjęć, hejtu, mhm. Pisów, zazdrości. Emocjonalnie często nie zdojrzały, prawda? Do tego, no, do tego. myślę, że to jak ktoś mnie kiedyś pytał, czy po wykładzie na TEDzie mi nie odbiło. tak? Ja mówię, no nie, ja miałem 50 lat już i pewien dystans do tego, co robię. Ale gdybym miał lat 20, to może tak, bo wtedy mamy inne potrzeby mhm. i naturalnie, jakby też ten świat chcemy zdobyć, bo mamy takie wzorce, prawda? Tak. Bogaty, bo na ogół mówimy o, o pieniądzach wtedy, a nie o wartościach, ale ale myślę, że y, piękne właśnie jest to y, y, i to powinno nas cieszyć, czyli powinniśmy w stanach smutku do tego gdzieś tam wracać, co właśnie powiedziałeś, że, że to są możliwości. I tak. y, ich ilość się zwiększyła, zwielokrotniła. Y, i jeżeli mamy z nich korzystać, to nasze podejście powinno być pozytywne, prawda? Tak. a nie lękowe. Bo jeżeli nas martwi jedna rzecz, to po biedy, ale jak zaczniemy się martwić wieloma, wiesz, tym, że ci komórka nie tak działa, jak powinna, mhm. albo że w samochodzie coś nie tak, albo z sąsiadami, i, i ileś tych problemów m, może nas przerosnąć. Czyli czy taki stan... Żeby nie było gorzej, jest dobry, jeżeli dotyczy ograniczonej ilości tematów, prawda? natomiast w większym, szerszym spojrzeniu powinniśmy jednak każdego dnia według mnie patrzeć dookoła. I doceniać yy, świat, yy, który jest yy, zbudowany przez ludzi. Ja o tym często mówię na wykładach, że moje spójrzcie na tą salę, tu wszystko jest zaprojektowane. Mm -hmm. Tu nic nie jest przypadkowe. To nie jest tak, że szedł sobie monter i sobie przykręcił światło. <grym> Czyli ktoś to <grym> wymyślił, to powstało w ludzkiej głowie, sprzedajesz samochody w salonie. Za tymi samochodami stoi 100 tysięcy, 200 tysięcy ludzi, nie wiem, 300 tysięcy, tak. milion, którzy brali udział, ułożyli tam cząstkę, tak, dotknęli tego siedzenia, przykleili te, to logo. Codziennie oddali kawałek swojego życia, a ty po prostu sprzedajesz. To są dzieła sztuki. Czasami mam takie poczucie, że ludzie patrzą na mnie, jakbym odjechał, bo dla nich to tylko samochód, prawda? Łyżka, mikrofon, kubek, ale to, to jest chyba właśnie taka najcenniejsza umiejętność, którą bym u siebie najbardziej doceniał, że ja to odkryłem w którymś momencie. Mhm. Że wiesz, nie musisz szukać spektakularnych akcji i doświadczeń, żeby się cieszyć. Mhm. Oczywiście skok na bandzi może być spektakularny. Ale to jest chwila, Jacek. No, chwila. Skaka sk skakałem się na bandżi, ja skakałem, to, to, jest, to jest chwila, a potem mówisz, no dobra, to, 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 to skoczyłem. Myślę, że... Tak jak z węglami <laughs> rozrzonymi, prawda? To no chwila. tak. tak. Wydaje, mi się, wydaje, mi się, wydaje mi się, że to jest trochę tak, wiesz, że możesz albo żyć tak, jakby wszystko było cudem, albo żyć tak, jakby nic nie było cudem. Tak, to trochę może jeszcze, nie wiem czy by się dało żyć tak, jakby połowa była cudem. A <laughs> połowa nie. Ale masz rację. Nie to osobiście pomaga, mhm. wiesz. Jak patrzę, mhm. wracam z pracy, widzę swoją rodzinę, myślę sobie. Ile zbiegów okoliczności mhm. musiało, y, musiało się wydarzyć, żebym, ja spotkał moją żonę, żebyśmy my mieli y, pierwszego syna, drugiego syna, żeby ta rodzina jakoś zaczęła, wiesz, funkcjonować i, y, i doszła do tego punktu, w którym jest. Patrzysz na biznes y, również w ten sposób i myślisz sobie to jest niewiarygodne. Twój wykład na TEDzie, mhm. trampolina y, trampolina do sukcesu, który budowałeś przez 20 lat, rozumiesz, a Strasznie trudno jest to, to tłumaczyć ludziom, którzy mają takie właśnie podejście, że, że yy, świat ich traktuje niesprawiedliwie, że oni <noise> nie dostają takiej szansy, bo wielokrotnie spotykam się z taką sytuacją, że ktoś mówi, no, no dobrze, ale jak zrobić, żeby, żeby właśnie to wszystko zagrało, zadziałało, siadło, jak, jak dzisiaj młodzież mówi, czyli że jesteś w odpowiednim czasie, w odpowiednim mhm. miejscu z odpowiednimi ludźmi i zrobiłeś odpowiednią rzecz, czyli powiedziałeś jakieś zdanie, nie wiem, zagadałeś do kogoś w pociągu, bo, bo to jest... Yy, Moje ulubione pytania kogoś poznaje, to jest, a co robisz na co dzień? W czym pracujesz? Czyżby tak? uh -huh. mówię, to tak od razu z Emy, dlaczego? Czekaj, jeszcze nie znasz. No właśnie, <noise> dlatego go poznaję. Tak. I nagle się okazuje, że spotkasz, o, to ciekawe, że ktoś robi coś, co ci właśnie w tym momencie interesuje. To byśmy pewnie doszli do takiego punktu pierwotnego. Dlaczego ten świat się rozwinął? Tak wygląda, jak wygląda, bo ludzie się rozwinęli. Dlaczego się oni rozwinęli? No, dzięki komunikacji. Tak? Tak. Ktoś komuś coś kiedyś powiedział, pokazał, ktoś mu odpowiedział. Ktoś mu odpowiedział. Nastąpiła wymiana, prawda? Nastąpiła wymiana, no właśnie. Wydaje mi się, wiesz, co w tej, w tej wymianie, to o czym powiedziałeś. To, czym ja się często spotykam, szczególnie w biznesie, wszystko musi być zaplanowane. Wiesz, opcja A, opcja B, opcja C. Jeżeli A, to, to mhm. BCD. Jeżeli B, i. Ja widzę, że często ludzie chcieliby zaplanować sobie rzeczywistość. A prawda, moim zdaniem, jest taka, że jednak żyjemy w, w świecie mocno nieprzewidywalnym. Jest nie Można, tak. jak to mówił Eisenhower, tak? Że tak planowanie no, ale jest. Jak on to mówił? Planowanie jest bezcenne, plany są bez sensu. Planowanie jest wszystkim, no jakoś tak. Plany są niczym. Tak. Mm -hmm. Wiesz, czyli, czyli, no, to planowanie normalnie. jest fajne, no nie? Ale, mm -hmm. ale teraz wyobraź sobie, że jedziesz, jedziesz z Warszawy do Zakopanego i masz i, i, i masz taki cel, poznam 12 osób. Mm -hmm. <laughs> I wchodzisz do tego do, tego, do tego mówisz przedziału i, i mówisz ty, a czym się pan zajmuje? i, i Idę dalej. Mm -hmm. Tak też można żyć, prawda? Tak, kiedyś zadałem w pociągu obcemu człowiekowi pytanie, czy był pan kiedyś w Indiach? I on powiedział, tak, mieszkałem w Indiach przez wiele lat. Wow. Tak. I, I potem. I to jest ta nieprzewidywalność, o której ja mówię, to rozumiesz? No, to jest ta nieprzewidywalność. No, ale to jest komunikacja. Tak. Dwie osoby nawiązują ze sobą kontakt. W związku z tym myślę, że można by powiedzieć tak. Wszystko to, co nas otacza, co przestało nas dziwić, tak? latający samolot, jeżdżący samochód i inne rzeczy... Jest wynikiem tego, że ludzkość rozwinęła umiejętność komunikowania się, porozumiewania, mm -hmm. a jeżeli do tego dodamy jeszcze rozmowę, czyli coś yy, głębszego, gdzie yy, możemy naprawdę poruszać tematy abstrakcyjne, tak? bo mamy taką zdolność, to to nam wystarczy do tego, żeby yy, w ogóle odkryć, że życie jest piękne i, i nie robić siebie ofiary. I w ten sposób możemy stworzyć przestrzeń dialogiczną, a nie monologiczną. Dwóch różnych punktów widzenia, gdzie my nie musimy dojść do porozumienia, my nie musimy się zgodzić, nikt nie musi mieć racji. I nie musimy wiedzieć. Tak. Możemy po prostu mieć takie przekonanie, że no, tak to widzę, ale mogę się mylić. To mi przypomina nasze rozmowy, wiesz? Tak, możemy się mylić. Tak byłoby dobrze. Tak. Jak ktoś powiedział, że się nie zgadza. Jacku, dziękuję Ci za dzisiaj. Ja również. To jak zwykle była przyjemność podróż. Tak, droga. Stuba. Dziękuję Ci.